gary, pobite gary. Tak się jeździ nocą na wyspę. Mamy charakterystyczny zjazd. Trochę nam odkażalników powpadało. A reszta to już ciężka złomowa mechanika. No niestety hełm chyba nie przetrwa próby czasu. Śmierdzi mułem. Z głębokości tej co już woda jest. Za dużo korzeni było niestety. Ty, książka jakaś jest w środku. Zajebie cię. Kurwa, akurat spojrzałem się do tyłu, bo myślałem, że coś jedzie. No jest jakaś książka. Jest skóra. To jest jakiś mapnik bardziej. No, zaraz zobaczymy. No słuchajcie, proszę Państwa, co tu wiele mówić, albo grubo, albo wcale. Prezentuję Wam oto nóż niemieckich spadochroniarzy grawitacyjnych.
Jeszcze takie kawałki jakieś bakielitu nam wpadły. Ale podpisane. Nie wiem, co to mogło być. Dwieście trzydzieści dwa coś. Na drugim nawet, no dalej mamy datę. 29.01.40. Twojego ojca, inaczej jakimś pasatem jechał. Aha. Gdzie wam kolega Łukasz? O. Tak wyglądają jego spodnie. Twarzy nie pokażemy. No, możemy co najwyżej jeszcze słuchać papieroska. Trafi swoją pierwszą odznakę. Tak się prezentuje po czyszczeniu. Czy pan Łukasz chce coś dodać? Tylko tyle, że to nie jest pierwsza moja odznaka. Nie? A która? No, która się tak, przepraszam, któraś tam kolejna z rzędu. No tak. Tak to wygląda. No dobra, to się napatrzyliśmy na szturma piechoty. Tak jest. Lecimy dalej. WHW. Danziger WHW. Fajna. Nie widziałem takiej jeszcze. Tu mamy kolejny gdański smaczek. Jeszcze jakaś. Chyba rzadkie są takie w WHW gdańskie, nie? No. Proszka. I standard treningi.